No, proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiedzą, w maju będą wybory prezydenckie w Polsce. Dlaczego Ruch Narodowy zdecydował się na to, że weźmie udział w tych wyborach? Otóż dlatego, że Ruch Narodowy jest jedyną organizacją społeczną, teraz polityczną, która przez te 25 lat z pewnym sukcesem wyrosła całkowicie oddolnie z woli zwykłych Polaków, reprezentuje pogląd całkowicie inny na różne sprawy niż obecny establishment, o tym będę mówił. I to jest inicjatywa w żaden sposób nie wspomagana, a nawet tępiona przez wszystkie możliwe ambasady. Czyli nie jesteśmy agenturą, wbrew temu co mówią. I w odróżnieniu od innych organizacji zaistnieliśmy całkowicie odwrotnie niż inne. Bo wiadomo, teraz jest tak, że jak jakiś polityk znany już z telewizji pogniewa się na swoich kolegów partyjnych, postanawia założyć inną partię. Zaraz go pokazują w telewizji, mówi, zakładam partię, no i tam szuka swoich znajomych w różnych miejscach, zapisują się do niego i tak powstają partie. Zwykłych ludzi tam nie potrzeba, bo z takimi zwykłymi ludźmi jest duży kłopot, bo żądają najczęściej rzeczy, która jest bardzo deficytowa w Polsce, czyli prawdy i uczciwości, a na to w tej polityce miejsca nie ma. Ruch Narodowy zdaje sobie sprawę z tego, jakimi dysponuje środkami. Bo nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa, tak jak partie, które zasiadają w Sejmie. Nie wjechaliśmy w nowy system z jakimiś nieruchomościami czy majątkiem, tak jak Lewica i PSL, że mają biurowce w centrach dużych miast i żyją nawet z wynajmu tych tam pomieszczeń biurowych firmom. Czyli my jesteśmy niby w warunkach demokracji, a jedynym naszym kapitałem jest nasze zaangażowanie. I jedyne, o co proszę na takich spotkaniach jak to, bo ja w zasadzie głównie jeżdżę po miejscowościach, o których w Warszawie istnieniu nie wiedzą. To nie szuka pojęcia. Gdańska, Poznania i Krakowa, tam wszędzie są stacje telewizyjne, wlatują się dziennikarze i łatwiej się wylansować. Jak byłem na Śląsku, to byłem w Raciborzu. Jak jestem tutaj, to jestem w Bychawie, we Włodawie będę w przyszłym tygodniu, czy w miejscowościach takich, gdzie są żywi ludzie prawdziwi, a nie tylko stacje telewizyjne, które mogą to nagłośnić. Bo nam zależy na tym, żeby zwykli Polacy, zwykli obywatele, którzy są lekceważeni, nie bierze się pod uwagę ich opinii, wreszcie zaczęli w Polsce otrzymywać od państwa polskiego to, czego oczekują i to, co jest potrzebne zwykłym obywatelom. A tymczasem w Polsce tak nie jest. Przez te 25 lat mamy do czynienia z sytuacją taką, że rządzące partie polityczne z zasady są przedstawicielstwami jakiegoś mocarstwa, realizują interesy tego mocarstwa w Polsce albo i w Europie. Z tego tytułu oczywiście mają rozmaite poparcie, mniej lub bardziej jawne. A jak przychodzi do rządzenia i zwykli ludzie mają problem, no to ten rząd musi kombinować, jak z tymi zwykłymi ludźmi się dogadać, żeby nie za dużo żądali, żeby się tam nie wykrzyczeli, nie zrobili buntu i broń Boże, żeby nie przyjechali do Warszawy. To jest główne zmartwienie każdego rządu. Nie daj Boże, jesteś górnicy, pielęgniarki, rolnicy, albo ktoś mówi, że pojedzie do Warszawy, no to już wtedy, aha, wszyscy na baczność, jadą do tych ludzi, nie jedźcie do Warszawy, my tam wam podpiszemy, co chcecie, tylko nie jedźcie do Warszawy. I między innymi dlatego Marsz Niepodległości, nasza inicjatywa taka coroczna, jest atakowana przez rząd i siły współpracujące z rządem, bo to jest właśnie takie niechciane przyjechanie zwykłych ludzi do Warszawy. Liczne i jasno prezentujące postulaty polityczne. Prezentujące na nas, nie na papierze. Wszyscy mogą to usłyszeć. Dlatego władza robi co może, żeby ten Marsz Niepodległości miał rozmaite kłopoty. Żeby ludzie zniechęcić. No przez aresztowania, zatrzymywanie autobusów, szkalowanie w mediach. No oczywiście tam działają różni prowokatorzy, agitatorzy, którzy skrupulatnie są omijani przez policjantów wyłapujących najbardziej aktywnych uczestników. No a wiemy dobrze, że to ten atak na Marsz Niepodległości ma też drugie oblicze, bo z roku na rok potrzeba coraz więcej policji. A jak trzeba policji, to ktoś tych policjantów musi wyżywić, transportować, położyć spać. I z tego tytułu też są konkretne pieniądze dla organizatorów
wyjazdu dla policji, bo o ile jeszcze 2-3 lata temu to policjanci spali w szkołach na materacach przed Marszem Niepodległości, to już teraz sypiają w prywatnych pensjonatach rozsianych dookoła Warszawy. I jak jechaliśmy w ubiegłym roku, no to w miejscowościach podwarszawskich wszystkie małe hoteliki były zajęte przez dzielnych policjantów, oni tam już pili kawkę na balkonie, już im się lepiej powodzi. Ktoś na tym zarabia, dlatego się opłaca ten Marsz Niepodległości podsycać i robić złe emocje, żeby coraz więcej policjantów trzeba było tam dotransportować. Ale do rzeczy. Tak sobie myślałem, jakie spektakularne wydarzenie ostatniego czasu mogłoby być taką osnową dzisiejszego spotkania, prawda? Tak myślałem, co? Ale do głowy mi przyszło takie, być może niezauważone, ale jednak dość istotne według mnie wydarzenie. Otóż śmierć i pogrzeb generała Jaruzelskiego. Na temat generała Jaruzelskiego, no to moje zdanie jest oczywiście znane, uważam go za namiestnika Rosji, najbardziej zaufanego pośród wszystkich dygnitarzy PRL-owskich. I sam pogrzeb był bardzo ciekawym wydarzeniem. Obejrzałem go w telewizji i od razu nasunęło mi się kilka spostrzeżeń, które świadczą tak naprawdę o tym, w jakim kraju żyję. Bo 2 tygodnie po udarze generała Jaruzelskiego, kiedy to rzekomo stracił mowę i wszystkie inne czynności, możliwość podejmowania jakichkolwiek samodzielnych akcji, podobno się nawrócił, czyli został, rozumiem, bogobojnym katolikiem, nie mogąc się poruszać i mówić. No ciekawe jak. No ale jak tak mówią, to dobrze. No to robią mu pogrzeb w katedrze w kościele katolickim. No ale w kościele nie ma ani trumny generała Jaruzelskiego, nie ma urny, bo okazuje się, że tam miała być urna, ale urny w ogóle nie było. Była od razu transportowana na cmentarz. Czyli to był taki pogrzeb katolicki zaoczny. Więc dziwnie to można rozumieć. Oczywiście było wiele ważnych osób, które z generałem przez całe jego życie miały do czynienia. No i tak, ci, którzy w naszych oczach uwiarygodnili się jako przedstawiciele narodu, czyli dawna opozycja, generała chwalili jako dobrego Polaka, porządnego obywatela i tak dalej. To Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę na to, że skoro dawna opozycja chwali generała za to, że był dobrym Polakiem, to znaczy, że oni byli zdrajcami. Bardzo ciekawe spostrzeżenie i z tym się zgadzam. No bo nie może być tak, że 2 porządnych Polaków walczyło ze sobą i oni wszyscy byli porządni. No jeden musi być zdrajcą i łajdakiem. Zdrajcą i łajdakiem. No okazuje się, że nie, że wszyscy byli dobrzy, to tak tylko wiecie w radzieckich bajkach, że wszyscy byli dobrzy. No i ciekawe było to także, że wdowa po generale, zasiadająca w pierwszej ławce, niespecjalnie była w żałobie, bo była w białym szale. Przecież zakładamy, że to nie byli biedni ludzie i na czarny szal panią Jaruzelską było stać. Ale włożyła demonstracyjnie biały szal i nie była wcale na cmentarzu. Czyli to też takie były pogrzeb jej męża, bohatera narodowego, bez jej udziału w zasadzie. I przyszła, no można powiedzieć, na nabożeństwo jakieś tam całkowicie przypadkowe. Ale rzeczą, która była najbardziej dla mnie obrzydliwa, było to... Proszę bardzo, siadajcie Państwo, nie słuchajcie. Rzeczą najbardziej obrzydliwą dla mnie było to, że ksiądz biskup prowadzący nabożeństwo kilkakrotnie nazwał generała Jaruzelskiego sługą Bożym. No wiecie, ja tam byłem ministrantem całe życie, uczestniczyłem w wielu różnej rangi uroczystościach kościelnych, ale nigdy w życiu nikogo nie nazywano przy mnie sługą Bożym, a na pewno nie przypuszczałem, że tak będą tytułować generała Jaruzelskiego. W jaki sposób on jest sługą Bożym? No to skoro tak, to kim był ksiądz Popiełuszko, który zginął, jak sądzę, za wiedzą generała, na pewno nie wbrew jego woli. Jak Jaruzelski był sługą Bożym, no to taki ksiądz Popiełuszko, który jest wynoszony na ołtarze, tak, to znaczy, że jakimś satanistą bym czy kim.
No to ja już całkiem zgłupiałem, bo się okazuje, że żyjemy w bardzo dziwnym państwie, gdzie wszystko zostało postawione na głowie. Nie wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły, kto zasługuje na to, żeby być wzorem dla narodu, a kto na potępienie. Przekazuje, że wszyscy w tym westernie są dobrzy. To mi się osobiście jakoś kłóci wszystko. I myślę, że takie wydarzenia, jak ten pogrzeb generała Jerzewskiego, świadczy o tym, że żyjemy w państwie całkowicie nienormalnym, gdzie został zachwiany system wartości, że wszelkie pojęcia zostały zaburzone. A wiecie państwo dobrze, że żeby jakkolwiek móc funkcjonować między innymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, w pracy, to jest wymagane pewne minimum. Otóż minimum to jest takie, że rozumiemy sens swoich słów, że potrafimy się porozumiewać. Bez tego wszelkie relacje społeczne, towarzyskie, sportowe, kulturalne ulegają destrukcji, jak przestajemy rozumieć sens swoich słów. A tymczasem w Polsce, tej właśnie ogromnostołowej, sens słów jest całkowicie zaburzony i można powiedzieć, że w ten sposób bardzo łatwo nas oszukać. I tutaj jakie to ma znaczenie, powiedzmy, praktyczne. Jak państwo dobrze wiedzą, Rosja, która jest państwem od kilkuset lat bardzo intensywnie realizującym swoje cele polityczne, zanim osiąga jakieś cele takie praktyczne, czyli podbija jakieś terytoria, to zawsze najpierw prowadzi wojnę propagandową. Czyli nigdy nie mówią Rosjanie ani tam za cara, ani za komuny, ani teraz, że oni chcą tam zabrać kawałek czyjejś ziemi, bo tak im się podoba. Nie, oni zawsze mówią. Zawsze chcą pomóc. W czasie rozbiorów Polski, no to też ekipa carska zawsze mówiła, że Polska to kraj taki zanarchizowany, że w zasadzie tutaj nie ma porządnej władzy, no to my musimy pomóc, zwłaszcza prawosławnym. No to jak ich najlepiej pomóc? No to wziąć ich do Rosji. No i to był pretekst taki, przez dłuższy czas, że Polska jest słaba, mogą ludziom różne złe rzeczy się przytrafiać, no to Rosja ten kawałek tej Polski weźmie, zaopiekuje się, zatroszczy. No nie chce, ale musi. No jak tak. No to samo było przecież w czasie komunizmu. No to oni też tych biednych robotników musieli obronić przed tymi paskudnymi kapitalistami i burżujami. No to musieli, no nie chcieli, ale jak ma Hitler wziąć, no to oni pomogą. Czemu nie? No dzisiaj wiadomo, że pan Putin też ma bardzo wygodny pretekst w stosunku do Ukrainy. No bo walczy oczywiście z czym? No, z faszyzmem. I muszę powiedzieć, że jeszcze za czasów tej pierwszej rewolucji pomarańczowej w Kijowie, gdy prezydentem w Polsce był Lech Kaczyński, tam był prezydent Juszczenka, zaczęły się te pierwsze takie neobanderowskie sympatie pojawiać na Ukrainie, to ja natychmiast chwyciłem długopis i w tej książce, w moich felietonach jest taki tekst tamtego czasu, sprzed kilku lat, gdzie mówiłem, przestrzegałem Ukraińców. Nie bawcie się w tego Banderę. Nie bawcie się w tego Banderę, znajdźcie sobie lepszych bohaterów, bo jak będziecie się bawić tak głupio, no to Ruscy wam zrobią walkę z faszyzmem. Minęło parę lat, proszę bardzo, tak się stało. Dali pretekst. No i to kwestia, czy to robota agenturalna była na Ukrainie idiotów, prawda? Czy to oni tak naprawdę są tacy głupi, dali pretekst, to teraz mają. No ale przechodzę do wątku, który w zasadniczy sposób różni nasze postrzeganie polityki zagranicznej, nasze ruchu narodowego, od tego, jak postrzega politykę zagraniczną cały establishment będący dzisiaj w Sejmie. Cały. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie są wszyscy zgodni, że musimy kochać Ukrainę. Jedni bardziej namiętnie, z różnymi skutkami, drudzy tak mniej namiętnie, ale też. No i w zasadzie nikt nie mówi, dlaczego powinniśmy to robić, albo za co. No wiecie, każdy rozsądny człowiek, który podejmuje jakiekolwiek działania, no to przemyśli, po co to robię, dlaczego, co chcę mieć z tego tytułu, prawda, z jakimi kosztami się liczę. To się zaczyna od momentu, gdy ktoś na przykład postanowi zrobić karnik, prawda? No to elementarna rzecz, to rzadko kto robi karnik w lecie, raczej w zimie, to musi wszystko swój sens. A tymczasem polska polityka zagraniczna to jest takie, ja mówię, budowanie karnika w czasie wakacji, bo akurat się nudzimy. To jest całkowicie niepotrzebne zajęcie, a
Tylko jeżeli ktoś chce wykazać swoją głupotę i taką tępą pracowitość, to robi beznadziejne rzeczy. I teraz do rzeczy. Prezydent obecnej Ukrainy przyjechał do Sejmu i prezydent Komorowski, który po smoleńsku deklarował się jako taki zwolennik zbliżenia z Rosją, ocieplania relacji z Rosją, prawda, tych rozgrzanych po rządach PiS-u. Czyli można było powiedzieć, że prezydent Komorowski był takim człowiekiem reprezentującym taką opcję lekko prorosyjską, czyli nie zadrażniania stosunków. My tutaj nie będziemy z Ruskimi się boksować o byle co, tam niech ten wrak sobie gnije smoleński, my nie będziemy tego podejmować. Tymczasem teraz w Sejmie prezydent daleko przekroczył ramy protokołu dyplomatycznego i prezydenta Ukrainy wyściskał przy wszystkich. Starsi pamiętają, to tak było w takim stylu polityki polskiej komunistycznej. Jak wysiadali dostojnicy innych państw socjalistycznych na lotnisku na Okęciu, to zaraz nasi pierwsi sekretarze z nimi strzelali misia, całowali się, wymieniali kwiaty, to taka romantyczna randka jednopłciowa była. I teraz to zostało powtórzone w Sejmie po bardzo wielu latach. Wszyscy to widzą, łącznie z dyplomatami rosyjskimi, czyli wiadomo, że prezydent państwa polskiego i ukraińskiego nie po to się ściskają, bo prawda, te feromony im uderzyły, tylko to jest manifestacja polityczna. Dobrze, tak, no to tak. Z drugiej ze strony kandydat Prawa i Sprawiedliwości do urzędu prezydenckiego, no tutaj teraz próbuję to wytłumaczyć tam, że tak politycznie się odezwał, no ale nie odezwał się politycznie, bo zostało to zrozumiane niewłaściwie, tak jak chciał, rozumiem. Mówił, że tam ewentualne zaangażowanie Polski na Ukrainie to trzeba jakoś poważnie rozważyć, wziąć pod uwagę, no. Czyli albo chce nas wykiwać, kręcąc, albo rzeczywiście chce tam się jakoś zaangażować. Z drugiej zaś strony minister spraw zagranicznych, pan Schetyna, którego można już śmiało zaklasyfikować jako reprezentanta tej opcji proniemieckiej w Platformie Obywatelskiej, mówił jasno, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu to wyzwolili żołnierze ukraińscy. No wiecie, ja raczej zawsze podejrzewałem, że tam jak byli Ukraińcy, to jako strażnicy w tych obozach, a nie na pewno jako wyzwoleńcy, a wyzwoliciele. A on to tak przedstawia, że to Ukraińcy wyzwolili i tutaj z tego tytułu, rozumiem, powinniśmy być im wdzięczni i też wykonać coś na ich rzecz. No jedyne co się stało, to natychmiast minister spraw zagranicznych Rosji, pan Ławrow, wystąpił i powiedział, że tutaj pan Schetyna robi rzeczy niepotrzebne, podnosi nastroje złe między Polską a Rosją i pan Ławrow się bardzo gniewał na naszego ministra spraw zagranicznych i widzimy, że ta misja ministra spraw zagranicznych, pana Schetyny, pcha nas ku jakiemuś nieszczęściu. Mówiąc krótko, cała scena polityczna, ta, która ma szansę rządzić albo rządzi, jest zgodna w jednej kwestii. Musimy zadzierać z Rosją. No wiecie, ja jak najchętniej, tylko w jakim celu? Mnie nikt nie posądza, że ja jestem zakochany w Rosji, czyli ich lubię i nie, nieprawda. Nigdy nie miałem sentymentu do tego państwa, niezależnie od tego, jakimi sztandarami się posługiwała, bo Rosjanie zawsze mieli cel strategiczny skorzystać na naszym nieszczęściu, naszym kosztem. W momencie, gdy Rosja w czasach Iwana Groźnego stanęła na nogi, do tamtej pory mamy z nimi rozmaite kłopoty i mi się to wcale nie podoba. Z drugiej zaś strony, skoro pytam, dlaczego mamy zadzierać z Rosją, prawda? No to pytam, dlaczego mamy kochać Ukrainę? No i też nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi, tylko mówią, faszerują nas takimi sloganami, że no w zasadzie oni chcą budować demokrację, to takie nowoczesne ma być społeczeństwo europejskie. No i wiecie, ja bym nie miał przeciwko temu, gdyby tam na Ukrainie od razu zaczęli Polakom oddawać te domy kultury, a w Lwowie jest kłopot cały czas z tym domem polskim. Gdyby zaczęli, powiedzmy, pielęgnować na koszt państwa ukraińskiego miejsca takie wspólnej chwalebnej historii, były i są takie miejsca. I byłbym zachęcony, gdyby na przykład do panteonu bohaterów narodowych Ukrainy został włączony Ataman Petlura, który razem z Piłsudskim poszedł na Kijów. I żołnierze Atamana Petlury leżą w Lublinie na cmentarzu na Lipowej. Ja tam bardzo często chodzę i w ważnych momentach ja tam palę lampkę, bo to byli jedyni Ukraińcy w historii, którzy widzieli szansę dla Ukrainy przy Polsce. I to mi pasuje. Ale jeżeli, proszę Państwa, oni sobie stawiają pomniki Bandery
we wszystkich dużych miastach poważni politycy ukraińscy przemaszerowali z transparentami w rocznicę urodzin Bandery, że tam chwała tam Ukrainie, bo Bandera nasz bohater i tak dalej, no to mi się to wcale nie podobało, bo jak wiadomo, Bandera to był jednym z największych zbrodniarzy XX wieku i banderowcy, mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, dokonali najbardziej okrutnych rzezi na Polakach w naszej historii. Najbardziej uchylnych. Bo ja rozumiem coś takiego, że wiecie, armia z armią się ściera, jest bitwa, ludzie giną. Kogoś poniosą nerwy, no to tam jeszcze jeńców potrafi przekonać. Trudno. Ale jeżeli uzbrojeni mężczyźni ze stopniami wojskowymi napadają na bezbronne cywilne wsie i największych aktów przemocy dokonują na kobietach, starcach i dzieciach, a nie jest mi znana ani jedna bitwa ukraińskiej powstańczej armii, którą odbyliby z jakimkolwiek innym regularnym wojskiem. To znaczy, co zwykli zbrodniarze, bandyci, jeżeli wolna Ukraina chce budować swoje społeczeństwo obywatelskie, demokratyczne, na kulcie bandytów, których wielbiciele dzisiaj będąc elitą w Kijowie, wielu na stanowiskach rządowych i wielu parlamentarzystów, jeszcze kilka miesięcy temu na Majdanie będąc, wygłaszali, nawet w wywiadach do polskiej prasy, takiej poważnej jak Rzeczpospolita, zgłaszali pretensje terytorialne wobec Polski, no to moi drodzy. I to podawali konkretne nazwy, tam Chełm, Przemyśl, coś o Zamościu mówili. No przepraszam bardzo, to ja się z wami tak bawił, koledzy, nie będę. Bo przypominam, że w 1939 roku już nieco później niż na wiosnę, latem, wczesną jesienią, no to Trzecia Rzesza zgłaszała o wiele mniejsze, że tak powiem, pretensje terytorialne wobec Polski, bo chcieli tamtego Gdańska, który generalnie był międzynarodowy, a nie polski, i korytarza tego, autostrady jakiejś czy drogi kolejowej. No to gdzie tam im do tego, prawda, Zamościa, Chełma i Przemyśla, co chcą banderowcy dzisiaj. Z tego tytułu i niespecjalnie czuję się zainteresowany ani wspieraniem Ukrainy, bo nie mówią, co za to, ale nie, że oni nie mówią tego. Polacy coś tam, no. Nie mówię, że oddadzą nam lwów, ale że jakieś poczynią gesty w naszą stronę. No, z drugiej strony nie widzę, po co mamy denerwować Rosję, która niestety ma potencjał militarny o wiele większy niż my. Czyli wiemy dobrze, że nikt porządny nie wjeżdża niepotrzebnie, narażając życie niewinnych, cywilnych ludzi. Jedyne, co uważam, należy zrobić w tej sytuacji, to po pierwsze, i to mówię jasno już w swoich wypowiedziach wcześniejszych, które w internecie można obejrzeć. Po pierwsze, ja uważam, że Polska nie powinna wchodzić do tej wojny w ogóle. W ogóle. A jeśli już się rozpęta zawierucha europejska, to wejść na samym końcu. Tak zawsze postępują rozsądni przywódcy, oszczędzają własny naród. Zwłaszcza, jeżeli nie mają czarno na białym, tak powiem, tego interesu, co za co i dlaczego. Tymczasem nas tutaj faszerują sloganami, zwłaszcza niestety tutaj mam pretensje pod adresem strony Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ta siła, która jednak funkcjonuje dzięki patriotyzmowi zwykłych ludzi i wykorzystywanemu do tego dość cynicznie do rozegrania jakiegoś większego interesu globalnego, obcych mocarstw, na patriotyzmie zwykłych ludzi Polaków. Jest to, uważam, bardzo złe i nieuczciwe i jestem temu całkowicie przeciwny. Tutaj na nawiasie powiem, że te kluby Gazety Polskiej, które miały wątpliwości co do tej kwestii ukraińskiej i poparcia jej, to zostały, są rozwiązywane teraz i w Prawie i Sprawiedliwości żadne tam, prawda, głosy rozsądku nie mają szans się przebić. I teraz tak, są wybory w maju. I ciekawa rzecz, prezydent Komorowski, który wiadomo, jakie siły reprezentuje, z czego wynika jego ten szacunek społeczny tak zwany, albo z głupoty, albo z niewiedzy, albo ze złej woli, za nim stoją te dawne wojskowe służby, jest ich bezpośrednim takim promotorem i na nim się opiera. Ten prezydent Komorowski, gdyby musiał stanąć do wyborów jak równy z równym z każdym, no to miałby duże kłopoty, no bo to nie jest facet ani przystojny, tak jak pani Ogórek, ani błyskotliwy, tak jak, prawda, inni kandydaci, czyli taki, jak to mówią, dobry wujek, ze strzelbą chodzi tam na zające i z tego go znamy najwyżej. Tymczasem dwie najbardziej
krytykujące tę prezydenturę siły polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiste, no i do swego, do tego pewnego momentu Sojusz Lewicy Demokratycznej, wykonamy gest całkowicie niezrozumiały. Otóż pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, zamiast wystawić do tych wyborów, no nie wiem, czy Jarosław Kaczyński jest tak zniedołężniały, jak się wypowiada całkiem składnie, czyli rozumiem, że dałby radę. Wystawiają polityka takiego do tej pory niespecjalnie znanego. Wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości myli pana Dudę, tego z PiS-u, z tym, ze Związku Solidarność. Jeszcze wczoraj miałem taką rozmowę, to taka całkiem wyglądająca na zorientowaną osobę pani. Mówi, no ten Duda z swoją Solidarnością wygra wybory, mówi, jaką Solidarnością? No bo ma związek, to mu pomoże. No ale to nie ten Duda, to jest tej cholery. O, i tu jest problem. Już marketingowo, wiecie, dwa nazwiska podobne chodzą mniej więcej w tym samym obszarze, ludzie nie wiedzą, który to który. Jak mówię, to jest człowiek całkowicie nieznany, do tej pory go PiS wcale nie wysyła do telewizji. Czyli wypromować nową markę tam powiedzmy 3 miesiące czy 4 przed wyborami, tak jak w handlu, jest bardzo trudno, co czasu. Z drugiej zaś strony pani Ogórek, osoba, która no wizerunkowo no, przewyższa wszystkich innych kandydatów, ale ustalił, że my tutaj nie organizujemy konkursu Miss Polonia, prawda? Nazwisko też takie dosyć no, Ogórek, no to dosyć banalne, może po niemiecku jakoś brzmi lepiej, czy po angielsku, nie wiem tego. W każdym razie prezentuje się jako taką przedstawicielkę młodego pokolenia, takich zwykłych Polaków, no jak się okazuje, to ona tak, babka ma 35 lat, w życiu nie pracowała. No to ja też bym tak chciał jeszcze dobrze się ubierać i tak wyglądać, nigdy nie pracując. To tak się nie da, czyli widać, że to jest osoba taka już specjalnie podepchnięta, żeby wzbudzić kontrowersję od razu i na pewno nie wygrać. I na pewno nie wygrać, zwłaszcza, że jak Państwo wiedzą, także w samym Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest z tego powodu duże nieporozumienie, bo ta pani nie jest członkiem partii. I teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego te partie opozycyjne, największe, zamiast popatrzeć naprawdę i zyskać przez to zwolenników na wybory sejmowe, skapitulowały tak naprawdę? No przecież wiemy, że Duda nie wygra za nic, ani Ogórek nie wygra za nic z Komorowskim. Dlaczego oni zdecydowali się przegrać to już w pierwszej turze? Z kandydatem słabym, którego wystarczy wyzwać na pojedynek. I naprawdę on tam nie buźnia ani mądrością, ani humorem. Bo wiecie, razy Komorowski coś chlapnął, no to zawsze były z tego powodu rozmaite nieporozumienia. Bo on ma, wiecie, dowcip tak ciężki, jak jego żona. No i co tu dużo gadać? Tak się kombinuje. Dlaczego PiS i SLD chce przegrać i to od razu? Dlaczego? No przecież chyba nie są samobójcami, czyli muszą coś mieć za to, spodziewać jakieś korzyści, tak? No to od kogo? Dlaczego? Za co? Po co? No i tu sprawa zaczyna się wyjaśniać, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej to są obecnie stronnictwa proamerykańskie. I tu nie mamy najmniejszej wątpliwości, bo wiemy dobrze, że Leszek Miller no to wraz spakował w to wojnie na Bliskim Wschodzie po stronie amerykańskiej, także tutaj już więcej nie można zrobić, w ramach sojuszu wysłać armię, to on to zrobił, będąc jednocześnie zawsze posądzanym o to, że to jest kolega Jaruzelskiego, czyli powinien reprezentować interesy rosyjskie. On nie, poszedł na całość. Z drugiej zaś strony wiadomo, że nawet Antoni Macierewicz, jak już sprawa smoleńska była mocno zawikłana, to jeździł do Stanów Zjednoczonych, prosząc tam o wsparcie. Czyli wiadomo, co dwa stronnictwa proamerykańskie, które widocznie otrzymały rozkaz Miller i Kaczyński. Macie przegrać te wybory i to wysoko. Dlaczego? No bo skoro Komorowski ma wygrać od razu i wysoko, jako prezydent z wyboru bezpośredniego, z wysokim mandatem społecznym, to znaczy, że jego takim wysokim mandacie społecznym może mieć w nosie Sejm i tak dalej, bo co tam Sejm, druga kadencja z dobrym wynikiem, to może się pozwolić na wszystko. Wiecie, w drugiej kadencji polityk, który zostaje prezydentem, wiemy, no to już wtedy mówi, no teraz już jest, wiecie, rządzę drugi raz, wiadomo, naród mnie kocha, to ja mogę robić naprawdę to, co obiecałem, to, co trzeba i teraz to zrobię. I Komorowski, pan prezydent Komorowski ma zadanie coś zrobić, no co nie byłoby specjalnie popularne i tylko co? No wiadomo, że nie powie. No. On sam nie wie, no, bo też mogę przypuszczać, że on sam nie jest wprowadzony w meandry większej polityki, bo
nie są tego, żeby wiedział, jak on tam ma być. Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy, które mógłby zrobić prezydent Komorowski teraz po wysokim zwycięstwie w pierwszej turze. Pierwsza rzecz to wpakować nas w wojnę z Rosją. No w końcu prezydent to jest wiadomo zwierzchnik sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i tak dalej. No to no, zwłaszcza, że za nim stoi cała generalicja i to na starej daty jeszcze. No to ta wojna z Rosją przychodzi mi do głowy, która by niespecjalnie podobała się narodowi jako takiemu, ale już propagandowo to można pokazać. A druga rzecz, która też jest przedstawiana od dawna, to jest ten zwrot finansistom nowojorskim 60 miliardów dolarów za tak zwane mienie żydowskie pozostawione w Polsce w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. I z tego co wiemy, pan Komorowski nie dystansował się od tego projektu i między innymi tutaj wspominano o sprzedaży przedsiębiorstwa pod nazwą Lasy Państwowe. Ta kwota podobno tam się bilansuje, że tyle co oni wzięli ze sprzedaży tej firmy. Tylko wiecie, nie chodzi o same drzewa, tylko generalnie o firmę zarządzającą. To jest znacznie większa wartość. Te dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Może państwu coś przyjdzie innego, nie wiem. Przecież każdy powinien myśleć na własny rachunek i do tego zachęcam. Czyli widzimy, że coś zaczyna dziać. I teraz Stany Zjednoczone, które były prezentowane naiwnie przez wiele lat jako taka siła, która lubi Polaków i chce Polsce zrobić dobrze, no to okazuje się najbardziej cynicznym mocarstwem, które nie ma skrupułów wobec nas i może spróbować, jak ja mówię, brać własne gacie naszymi rękoma. Mi się to wcale nie podoba, bo też Stany Zjednoczone nie powiedziały, co my za to mieliśmy dostać, prawda? Nie słyszałem żadnej deklaracji. Powiem tak, nasze wyobrażenie o Stanach Zjednoczonych to się opiera też na takim micie, że Amerykanie skochają, bo Polacy jak chcieli gdzieś uciekać, to uciekali do Ameryki. No to oczywiste, ale co innego Stany Zjednoczone jako przestrzeń życiowa, gdzie ludzie jeździli do pracy i życia, a co innego jako projekt polityczny i to będący w rękach określonych polityków. Jest całkiem co innego, tak samo jak wy tutaj na tej sali, a Komorowski w Warszawie, no też to Polska, tylko trochę całkiem inna, nie? Tam pod tym czekoladowym orłem, wiecie, różowym, a wy przypuszczam, że traktujecie poważnie sprawę polską i dla was orzeł nie jest przedmiotem do czynienia z deseru. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone z nami tak postępują, dlaczego wiązaliśmy różne nadzieje. I tutaj muszę powiedzieć szczerze, że na początku lat 90. redaktor Giedry, już nieżyjący, no to on tam różne rzeczy mówił, ale wtedy powiedział bardzo mądrą rzecz i ja się jej trzymałem, jednej jego z myśli, przez bardzo wiele lat. I on powiedział jasno, Stany Zjednoczone nigdy nie staną po stronie Polski. Ja mówię, to podkreślam ponad 20 lat temu. Nie staną po stronie Polski tak naprawdę, bo stawanie po stronie Polski dla Amerykanów oznacza pogorszenie relacji z Niemcami i z Rosją. A im się to wcale nie opłaca. A w ogóle mieszanie się Ameryki do spraw europejskich to w ostatnich dwóch dekadach to jest też takie, wiecie, półgębkiem, no bo w zasadzie Amerykanie nie mają żadnego rynku zbytu poważnego. Bo Unia Europejska jest niechętna działalności gospodarczej amerykańskiej na swoim terenie. Czyli Amerykanie nie bardzo mają co tu sprzedawać. I tutaj nie mają zaplecza surowcowego, no po co? Tutaj oni wolą w Afryce, prawda, szukać w Ameryce Południowej, taniej i bez perturbacji natury politycznej. Czyli Amerykanie mogą sobie odpuszczać Europę, chyba że chodzi o jakiś, wiecie, dalszy plan rozgrywany w kontekście globalnym. Ale żeby nie przedłużać tego wstępu, wiedzą państwo dobrze, że to jednak sam redaktor Michalkiewicz mówi, że ten Majdan to zrobili Amerykanie na złość Putinowi w Kijowie, bo Rosjanie się zaangażowali w Syrii. No to jak, prawda, Rosjanie w Syrii się zainteresowali tymi rewolucjami, tą wiosną arabską, no to Amerykanie natychmiast zainwestowali w Kijów i stąd się wzięło to całe zamieszanie. Przypomnę, że Aleksander Kwaśniewski jest też ekspertem pewnej firmy interesującej się gazem łupkowym na Ukrainie. Aleksander Kwaśniewski, podkreślam, i ma bardzo dobre relacje z wieloma wpływowymi politykami ze Stanów Zjednoczonych, których rodziny w tym przedsięwzięciu mają wziąć udział. Czyli Ukraina jest teraz takim, wiecie, drugim po Polsce w ostatniej historii frajerem wystawianym na rozkusz w imię obcych interesów. No, ja tutaj muszę powiedzieć, że wcale się nie dziwię ze strony Rosji, bo Ukraina od dłuższego czasu tak balansowała między wschodem a zachodem, a już na pewno nie wielu jej obywateli i elit politycznych nie czuło się, prawda, częścią Rosji od pewnego czasu. Już ta
tam jakieś wykonywali gesty, że tam już naprawdę jesteśmy Ukrainą, naprawdę jesteśmy tam neutralni, jak oni to mówili w pewnym momencie. Zaczęli się tam bałamutić narodowo mocno. No i skoro oni tak, no to prezydent Putin spojrzał na mapę, wiecie, i wziął kalendarz do ręki, mówił w momencie Majdanu, i popatrzył tak, aha, ten mój prezydent obecny Ukrainy, czyli ten, jak on tam, Janukowicz, tak? Co to uciekł? Co te złote toalety miał takie, bardzo to bulwersowało. Ten prezydent, ten rzekomo prorosyjski, tam zaczął być wabiony przez Unię Europejską. Tam mu też obiecywano coś tam za to, jak, żeby się przewerbował. I jemu się urzędowanie kończyło dokładnie w tym roku. Co prezydentowi polskiemu w tym roku. Jak spojrzał na kalendarz pan Putin, czyli zobaczył, że ma rok, potem nie wiadomo, kogo wybiorą Ukraińcy na prezydenta, może być propolski, proniemiecki, proamerykański, nie wiadomo kto. I prorosyjski może wcale nie wygrać. No to już było ryzyko. Bo otóż na mapie wygląda to jasno, że wiadomo, że tej granicy ukraińsko-rosyjskiej, do tej pory takiej umownej, no to po przeorientowaniu Ukrainy na opcję prozachodnią, to by stała się naprawdę granica Zachodu z Rosją, i to do tego w zasięgu rzutu beretem od Moskwy. Czyli tutaj wszelkie ruchy, nie tylko polityczne, ale wojskowe, byłyby realne, i to oczywiście przy zachowaniu porozumienia, że nikt nie będzie używał broni jądrowej. No to oczywiście prezydent Putin musiał, że tak powiem, wyprzedzić wypadki, i przypuszczam, że on też nieźle ten Majdan podlewał nie tylko rublami, ale i napojami wyskokowymi, żeby tam zdestabilizować Ukrainę, bo rozchwianie Ukrainy opłacało się i Amerykanom, i Rosji, i Niemcom. No, nam no to nie bardzo, bo jak wiadomo, my nie mamy ani armii, ani za dużo pieniędzy. Czyli możemy się nam rozchwiać, wiecie, możemy dużo rozchwiewać, taki mamy czyn. I za co? Czyli Ukraina jest teraz takim pionkiem w grze, którym się wszyscy bawią, a wiadomo, że Ukraińcy zwykli nic z tego dobrego nie będą mieli. I podkreślam, Polska powinna się trzymać od tego rozchwiewania Ukrainy z daleka, bo gdybyśmy mieli, wiecie, no, parę miliardów dolarów odłożonych i tam do tego porządne wojsko, no to ja bym sam mówił, no to pochwiejmy, może coś tam wychwiejemy z tego. Ale tego nic nie wychwiejemy, tylko dostaniemy to, co już dostaliśmy od prezydenta Putina, czyli dwa dni temu oświadczył rząd rosyjski, że przedłuża embargo na polskie mięso o kolejne 3 lata. Chcecie, to macie. Chcecie, to macie. I we wtorek będzie manifestacja rolników pod Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Zadzwoniono do mnie, żebym przyszedł i powiedział coś. Ludzie bardzo lubią, jak im mówię, bo mówię bez kartki zawsze. I do tej pory nikt się nie obraził za to, co mówię, tylko niektórzy mówią, no ma rację. Tylko ja im powiem, to macie. Czy macie, bo teraz żądają od pani Kopacz, żeby im to mięso, żeby był skup interwencyjny znowu, ta sama poleczka, co była, jak zakładano samoobronę. Rząd powinien coś zrobić. No to rząd zrobił. Pan Putin zrobił. Schetyna nakłapał, no to macie. 3 lata będziecie znowu te świnie trzymać sobie, wiecie, powiem, pod szafą na czarną godzinę. Proszę bardzo. To są skutki głupiej, nieodpowiedzialnej polityki, która nam Polakom nie przynosi nic dobrego. Dlatego Ruch Narodowy zdecydował się mówić jasnym głosem przeciw wszystkim, chociaż oskarżają nas, że my jesteśmy prorosyjscy. Ale gdy spalono tą budkę strażnika pod ambasadą na Marszu Niepodległości, no to było, że Ruch Narodowy chce, że tak powiem, wywołać wojnę z Rosją, bo podpalił kiber pod ambasadą rosyjską. To wtedy byliśmy na mandy rosyjscy. I tak opowiadają u nas bzdury, podczas gdy tylko my jesteśmy tą organizacją do tej pory jeszcze społeczną, która robi wszystko, żeby zachować rozsądek w polityce. No wiecie, to łatwo zbierać takich polityków, którzy się nie znają się nawet wyborcy w ich miejscu zamieszkania, ale za to wszyscy ich znają w TVN. I potem zgłasza się do nich, wiecie, przedstawiciel czy jakiejś korporacji zagranicznej, czy wpływowy przedsiębiorca w branży zbrojeniowej, czy energetycznej, i mówi, proszę pana, niech pan tutaj coś tam chlapnie odpowiednio, proszę pan opłaci. No i efekt jest taki, że jak państwo będą jechać do Warszawy i tam przyjadą przez Józefów, te wszystkie Magdalenki i tak dalej, to każdy mieszkaniec taki od dawna pokaże wam, gdzie mieszkają tacy posłowie, a mieszkają nieźle. Tacy posłowie, którzy tam najczęściej nawet jednej kadencji nie byli w Sejmie, nikt nie zna ich nazwiska, ale tak sobie mieszkają, że wiecie, hrabia Zamoyski to potrzebowało tam kilkuset lat, żeby tak się urządzić. No tak wygląda polska polityka. Że Piotr Ikonowicz, powiedzmy, kiedyś w Polsacie, taki uczciwy lewak, co naprawdę chce biednym pomagać, z unikat na lewicy.
Oni wolą raczej się dawać z tymi takimi, co to wolą się raczej do pościeli udawać w różnych celach, aniż biegli. No to on mi mówił, że powiedział to w telewizji, że tam jakiś tam lobbysta przyszedł do nich, jak jeszcze to PS był w Sejmie, obiecywał im pieniądze za wyposażenie polskiej armii, przegłosują to w Sejmie. Mówię, no ale Piotrze, naprawdę przed nim tak powiedział, że ten, no tak, mówi, daję wam walizkę pieniędzy na bezczelę, obcym posłom, facet przychodzi do Sejmu, otwiera walizę, mówi, macie, tu jest parę milionów dolarów, macie tu przegłosować, że tam to, a to kupuje ministerstwo. Mówię, no tak normalnie mówi, no tak mówi. No to Ikonowicz, jak mówię, to uczciwy letak, tacy są, wziął tego lobbysta amerykańskiego, wyrzucił, pewnie podejrzewał, że go tam zarobi w konia, może dlatego go wyrzucił, wywalił. No efekt jest taki, że pan Ikonowicz więcej posłem nie został. Inni zostali. Tak wygląda polska polityka. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego złego, co oglądają państwo w telewizji, tych protestów górników, tych niezawartych umów z lekarzami, teraz tego strajku rolników, no kryzysu na kolei, to każdy, kto próbował pociągiem podróżować po kraju, to wie, o czym ja mówię. Jest taki wspólny mianownik, bo to okazuje się, że Polska to jest taki kraj nieźle położony całkiem, no bo gdzie by nie jechać, to trzeba przez Polskę przejechać, nie? Dysponuje ludźmi, których praca i umiejętności są szanowane także za granicą. Mamy jakieś tam zaplecze, prawda, surowcowe i jesteśmy w stanie jakoś tam się wyżywić i dostęp do morza, czyli takie mamy fajne warunki do zarabiania pieniędzy. A tymczasem Polacy zwykli z tego tytułu nie mają żadnej korzyści. No i zadałem sobie takie pytanie, o co tu chodzi, dlaczego? No sam pan prezydent Komorowski w Parlamencie Europejskim powiedział takie zdanie, że opłacało się oddać część suwerenności na rzecz Unii Europejskiej i obawiała coś tam dalej. Potwierdził, że oddaliśmy część suwerenności. I teraz proszę sobie zdefiniować, co to jest suwerenność. Każdy po swojemu. No i tam każdy się, wiecie, tam zdefiniuje po swojemu. Ale myślę, że wszyscy się zgodzą, że suwerenność to jest możliwość dysponowania, samodzielnego dysponowania własnymi zasobami przez naród. Samodzielnego własnymi zasobami. Czyli własnym węglem, własną produkcją rolną, własną produkcją przemysłową, własnym dostępem do morza, bo z tego tytułu można zarabiać pieniądze. A tymczasem na tych naszych zasobach nie zarabiają zwykli Polacy, tylko albo nas tych zasobów ruguje Unia Europejska, bo nam mówi, ile możemy namówić ryb w naszym Bałtyku. Tak? Możemy wydobyć tyle, a tyle węgla, też nam mówią. Możecie wyprodukować tyle, a tyle mleka. No to, moi drodzy, stwierdziłem, że dokładnie są nam narzucane metodami pokojowymi obostrzenia, jak każdemu narodowi, który przegrał wojnę. Oczywiście armii się wyzbyliśmy też. Nie dlatego, że oczywiście Palikot powiedział tylko wprost, że trzeba zlikwidować armię polską, bo i tak nas nie obroni. I tu najdziwniejsze, że ten oficer nie dał mu po mordzie. Bo przed wojną mu łeb obcięli szablą na spacerze, na przykład krakowskim Przedmieściu. I nikt by nie poszedł siedzieć. Marszałek był łaskawy, zrobił wszystko, żeby takiego oficera nie... Wiesz, najwyżej by go wysłali gdzieś tam do Krzemińca, do kosza, ale nigdy by ten człowiek nie poszedł do więzienia. Bo polityk, który mówi, że trzeba zlikwidować polską armię, i jeszcze polityk jest zapraszany przez prezydenta obecnego do Biura Bezpieczeństwa Narodowego razem z Jaruzelskim, oto miara upadku. I w Polsce nie ma ani jednego oficera, któremu honor nakazywał temu człowiekowi dać co na niej pomordzie. I oto miara upadku. Jak dodam do tego, że nie jesteśmy dysponentami własnych zasobów, to jeszcze do tego nie jesteśmy suwerenni energetycznie. Czyli jest Polska tak naprawdę. Gdybyśmy sobie chcieli to zminiaturyzować, to Polska i wszyscy my tutaj żyjący, to tak naprawdę żyjemy jak w czasie okupacji hitlerowskiej Żydzi w getcie. Żyli sobie, tak, mieli mieszkania, mieli. Na początku tam głodowali, no na początku nie głodowali, tylko było kontrolowane. Ile i na ile godzin prądu się poda, ile węgla, ile żywności dostaną, było wyliczone w kaloriach, jak wiecie, jak dieta sportowca. I o ile takiego człowieka, który tam poszedł na początku, to jeszcze miał tam dolarów, trochę złota i tam coś tam na handel, bo to mieszkanie, myśli, a jakoś tam będzie.
ale taka operacja, gdy potrwa rok, dwa, trzy i żyjemy w zimnych mieszkaniach, dostajemy coraz mniej kalorii w pożywieniu, doświadczamy choroby, czyli dolegliwości, obniżenie przyrost naturalny, umierają starsi ludzie, którzy jednak w końcu doświadczenie życiowe mogą nam coś poradzić. No i z tego tytułu naród zostaje przepłukany, tylko je w getcie warszawskim został przepłukany naród. W ciągu, wiecie, kilkunastu miesięcy, to w takim państwie polskim, które nie jest ogrodzone murem, ale też jak się mówi, macie mleka sobie wyprodukować, węgla, prawda, i tak dalej. I skąd macie kupować energię elektryczną i gaz, no to widzimy, że to państwo się powoli kurczy. To widzimy, że dzietność jest mała, starsi nie mogą dostać się do lekarza i jak już się dostaną, no to czekają na diagnozę czasem parę miesięcy, jak nie mają pieniędzy. No a los takich, którzy jeszcze gotowi są zacisnąć pięści, takich jak wy na tej sali, no to jest taki. Nie podoba wam się? No jasne. Wypierdalasz do Londynu. Krótka piłka. Nie ma miejsca na ludzi niezadowolonych. Nie ma miejsca na kadrę przywódczą. Nie ma miejsca dla szlachty w Polsce. Bo ci ludzie, którzy wiedzą o co chodzi w polityce i potrafią z tego wyciągać wnioski, czyli chwycić za broń, organizować społeczeństwo, to jest szlachta, się nazywa szlachta. Ludzie myślący i zdolni do czynu, to jest właśnie szlachta. Dzisiaj w Polsce szlachta to jest, wiecie, ze stadionów, z siłowni osiedlowych, chłopaki, co słuchają hip-hopu patriotycznego, to jest nowa szlachta. Dlatego tak was nienawidzą. Bo łatwo rządzić, wiecie, motłochem, który nie potrafi wyciągnąć wniosku. Bo motłoch nawet jak będzie głodny, to się ucieszy, jak takiemu drugiemu kretynowi ukradnie fajne chleba i przeżyje jeden dzień. Już się cieszy. Ale szlachta ma plany polityczne. Kombinuje, co zrobić, żeby uratować nie tylko siebie, ale wszystkich. Bo się czuje związana z narodem. I to jest ten plan, który my realizujemy. I w odróżnieniu od innych, wszystkich innych, mówimy jasno. Żadnemu narodowi nie można przywieźć szlachty na czołgach, tak jak Sowieci przywieźli swoją szlachtę. Teraz Michniki, to wiecie, to ich potomkowie, to nowa postkomunistyczna szlachta, która miała rządzić głupimi, ciemnymi Polakami w imię internacjonalizmu i tak dalej. Czy ta późniejsza szlachta pookrągłostołowa, czyli agenci tamtych łajdaków, którzy Polakom opowiadali, że my tam zrobimy to samo w kuku, tylko na modłę zachodnią. Żadna szlachta. Prawdziwa szlachta musi wyrosnąć z ziemi. Stąd. Musi znać tych ludzi, musicie wiedzieć, kto to jest. Kim byli jego rodzice, dziadkowie, co to byli za ludzie. Nie zaufacie facetowi, co się wczoraj tu zgromadził, a dzisiaj startuje na burmistrza. Wiecie, no co to za człowiek? Czy nie złodziej, czy nie kurwiarz? No co to za jeden? Tak trzeba. To normalne relacje między ludźmi i interesy. Musisz wiedzieć, z kim robisz interesy, z kim idziesz na wódkę. Z bylikiem tego się nie robi. A tymczasem nam Polako stręczy się od wielu lat takie właśnie interesy. Sami nie róbcie tego. Przyjadą eksperci i was załatwią. I tu ciekawa rzecz. O ile pewna dziennikarka mnie zapytała, mówi, no to młodzi ludzie idą, krzyczą tam w tym ruchu narodowym, że tam na drzewach zaraz w mieście będą wisieć komuniści, brać z komuną. Po co by to krzyczycie, jak komuna upadła? Ja mówię, zaraz, pani redaktor. To Związek Radziecki upadł, a nie komuna. No jak to samo? Mówię, zaraz, no jak to samo? Idź pani do szkoły. Bo komuny nie wymyślili wcale Rosjanie, tylko wiadomo, intelektualiści zachodni. Tylko oczywiście taka była koniunktura po I wojnie światowej, że łatwo się to dało przewieźć na wschód, gdzie nie było żadnych warunków do budowy komunizmu. Tam nie było żadnego kapitalizmu wcześniej. No ale mniejsza o to. Ale czym jest komunizm? Komunizm to jest taka idea, która zakłada, że ludziom będzie lepiej, jak nie będą mieli własnych państw, jak nie będzie religii, jak nie będzie rodziny, jak nie będzie własności szeroko pojętej, no, te cztery fundamenty. No, Unia Europejska to jest projekt, który mówi, po co państwa narodowe, no tam lepiej zróbmy takie większe państwo, będziemy silniejsi w większym państwie. No kto jest, to jest. Tak? Drugie, walka z tradycyjną religią, no to już nie muszę mówić na Zachodzie, jak tam jesteśmy szarni, ci kretyni wyszli na ulicę, tam im łby podżynają ci muzułmanie, a oni cały czas walczą, biją się o swój liberalizm, imię czego, aż im ostatni łeb biały spadnie. Potrzebna jest religia. Oni nie, bo tam uważają, że to są powody do wstydu i to krępuje człowieka, bo tam jest 10 przykazań. Więc trzymajcie 10 przykazań, jak to, wiecie, niektórzy nie potrafią
samochodem jeździć prawidłowo, a tam jest mniej przykazów ruchu drogowego. No, religia, takie rzeczy i to do tego mało przyjemne, no bo nie wolno się tam szanować tak, tych starszych, nie wolno kraść, cały socjalizm to złodziejstwo. Państwa są zbudowane na socjalizmie, czyli na złodziejstwie, a tu nie kradną, bo jak rządzić, tak się ludzie nie kradną. No, wiadomo, własność prywatna, czyli progresywne podatki, przymusowe ubezpieczenia, czyli generalnie ludzie nie mają nic, tylko przecież teraz już powiedziano jasno, że w tym roku 1% ludności będzie miał, no, którzy mówią, że tam ponad 90% własności i majątku światowego. 1% ludzi. To ja bym chciał ich poznać. No i ta oczywiście kolejne kryterium. Wiecie, jasno tutaj pani redaktor, te cztery rzeczy to jest właśnie komunizm. To się realizuje właśnie w Unii Europejskiej i to już nikt tego nie ukrywa, że taka ideologia ma zwyciężyć. Wszystkie te wartości całe zaatakowane. No ale widzą państwo teraz chociażby po tych wydarzeniach, które miały miejsce dwa tygodnie temu, gdy rano wstali, że tak powiem, najlepiej usytuowani Polacy, ci, którzy pobrali wysokie kredyty na domy i mieszkania, no to przecież nie, byle komu nie dają, tylko coś tam trzeba mieć, nie? Żeby bank poważnie rozmawiał. No to ci ludzie wstali z górek, się dowiedzieli, że nagle o 20% frank skoczył w górę. No tak nieprzyjemnie, to tak miało być całkiem inaczej, bo znani celebryci w telewizji zachwalają branie kredytów, a to taki szok, no tak nieładnie. No, zaczęli się bardzo denerwować. Niektórzy, nawet ci, co do tej pory górników opieprzali, że jak tam górnicy, my dopłacamy do każdej tony węgla, my zwłaszcza ci, co nie kupują węgla wcale, a to nie powinni się już wtrącać, jeśli górnicy nie przesadzają, to ambicje związkowe. To ci sami ludzie zaraz zaczęli krzyczeć, niech rząd coś zrobi z naszymi kredytami. Jak to? Przecież nie pojedziemy na wakacje, jak będziemy płacić więcej. Bardzo się pogniewali i nagle zobaczyli, że to ich też dotyczy. I to bardzo ciekawa taka konstatacja, że ja nie wchodzę, prawda, w kwestię, co oni powinni zrobić, bo i tak mnie nie posłuchają, nigdy nie słucham tych rad. To zwróćcie uwagę, ci sami ludzie, którzy jednocześnie mówili o potrzebie ingerencji rządów w sprawie tych zadłużeń i o możliwości przewalutowania tych kredytów, przypuszczam, że równocześnie są przekonani o potrzebie wejścia do strefy euro. Co uważam za idiotyzm. I to pokazało, to co się stało, to zamieszanie, że warto mieć własną walutę. Warto. No bo nawet jak ktoś mówi, trzeba przewalutować, no to się przewalutuje na własną. Jak wejdziemy do strefy euro, a frank, no to mniej więcej oscyluje do euro jak 1:1, to co nie chce przewalutowywać? Cały interes wypada z gry. No a po drugie, warto mieć własny system bankowy, który będzie, prawda, łatwy do podatny na sugestie ekonomistów krajowych, czy chociażby rządu, czy Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, prawda? No bo co Narodowy Bank Polski zrobi bankom zagranicznym? Nic. Czyli te wszystkie historie, o których mówiłem teraz pokrótce, myślę, że jasno pokazują, że warto mieć własne państwo z wszelkimi tego konsekwencjami, z własną armią, z własną gospodarką, z własnym bezpieczeństwem energetycznym, z własną walutą, z własnymi bankami, przyjmując takie państwo, jak mają inne rozsądne narody, na przykład. No, Rosjanie mają, Niemcy mają, Izraelczycy mają, Amerykanie mają. Takie państwa, co tam generalnie jeszcze potrafią wysłać gdzieś wojska i na przynajmniej walić pięścią w stół, to tam to wszystko mają. Dlatego ja wcale nie namawiam państwa do jakichś abstrakcyjnych projektów politycznych, tylko do tego, żebyśmy sobie zrobili takie państwo wreszcie, jakie spełnia wszelkie kryteria bycia państwem. I dziękuję. Przypomnijmy jeszcze, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do zadania, to poproszę o wrócić do tej teczki czerwonej, pisać tam, no jest karta. Zobaczę, co jeszcze jest. Ja bym prosił o krótkie wypowiedzenie się na temat sytuacji ruchu obecnie. Jaka jest sytuacja ruchu narodowego? Sytuacja ruchu narodowego? No, są pytania, bardzo fajne. Moi drodzy, ja jestem, powiem tak, zadowolony z tego, co zrobiliśmy w ciągu tego roku, bo wiecie dobrze, że startowaliśmy całkowicie od zera, organizując jakieś tam wspólne, lokalne akcje, potem Marsz Niepodległości. A teraz okazuje się, że jesteśmy w stanie wyłonić kandydatów do Europarlamentu. Wystartowaliśmy, tam dostaliśmy 100 000 głosów.
Potem wybory samorządowe. No już byliśmy w stanie wystawić kandydatów na różne stanowiska. Mamy samorządowców różnego szczebla w różnych miejscach Polski. Mamy. Dostaliśmy w sumie już 200 tysięcy głosów, czyli w ciągu pół roku. I to gdy w grę wchodzimy w międzyczasie wakacje, podwoił nam się elektorat. Ja taki cel sobie stawiam osobisty. No to jest główny cel mojego startu w tych wyborach. Wprowadzić ruch narodowy do parlamentu. I to jest mój cel. To jest cel naszej organizacji, żeby wreszcie w polskim parlamencie zafunkcjonowali zwłaszcza młodego pokolenia politycy, polscy patrioci, którzy mają całkowicie inne spojrzenie na wszelkie inne kwestie niż cały establishment. To jest mój cel i o to się buksuję. I wszelkie kwestie personalne dotyczące mojej osoby, czy innych kandydatów po tej stronie sceny politycznej, to jest dla mnie rzecz całkowicie drugorzędna. To powtarzam, tylko ruch narodowy do tej pory był w stanie stworzyć zaplecze, które jest w stanie wyłonić kandydatów, zebrać podpisy, obsadzać komisje i sprawdzać liczenia głosów, a przede wszystkim daje możliwość zafunkcjonowania w życiu społecznym zwykłym Polakom, którzy nie należą do partii politycznych, tych, które są z nakazu tego warszawskiego. Jak dojdzie do wyborów parlamentarnych i nam się powiedzie, nie będą nam wystawiali kolejnych kandydatów prawicowych, tacy, którzy nie mają żadnego zaplecza politycznego, tylko nam przeszkadzają, tym jest pełną odpowiedzialnością, przeszkadzają. Ja chcę, żeby wiecie, to już Zbychany był poseł. Być może jeden z was w tej sali. I to jest mój cel, żeby zwykli ludzie zaczęli rządzić Polską. Nie ci oligarchowie, których nazwisk nawet nie znamy. Dlatego nas tak nienawidzą, dlatego nie pokazują nas w sondażach, bo kto to widział, jest demokracja, a taki Kowalski sobie startuje w wyborach. Kto to widział, do czego to podobne, że nie piłem wódki z żadnym ambasadorem. Ja nie byłem w TVN-ie, no to jak? Jak? To musiałby świat się zawalić, żeby tacy ludzie zaczęli się pchać do polityki. Jak to? Wiadomo, że to są wyznaczone rodziny i to czasem w kolejnym pokoleniu do uprawiania polityki są partie polityczne powołane do reprezentowania określonych interesów, a reszta przeszkadza. No ale my będziemy przeszkadzać. Jak my nie będziemy przeszkadzać, nas tak wiecie wymalują, że za parę miesięcy tutaj co bardziej krewcy z was to będą gnić w podkijowskich okopach z banderowcami i z jednej menażki w pierwszej gruchówkę. Ten projekt polityczny się wcale nie podoba. Dobra, zobaczę co państwo... Może skomentować wybory samorządowe. No, wybory samorządowe, co tu komentować? W wyniku takim generalnym, tak? W kontekście ruchu narodowego powiedziałem, że udało się mieć samorządowców. Tu i tam. No ale te wybory samorządowe pokazały przede wszystkim jedną rzecz, że ta klasa polityczna, zwłaszcza mam pretensje do opozycji, ale do Platformy pretensji nie mam, no bo wiem kto to jest. Miałem pretensje, wiecie, do tego, że pokrzywa mnie parzy. No nie mam, no taka jedna natura. Mam pretensje do opozycji, no bo co oni zrobili? Zakwestionowali akurat wynik wyborów tam, gdzie przegrali. Tam, gdzie wygrali, to nie kwestionują. I cały mechanizm wyborczy, który polega na tym, wiecie państwo, jak to wygląda, no i tu Prawo i Sprawiedliwość próbowało zająć jakieś konstruktywne stanowisko. Protestowali, żądali powtórki, tam mówili różne rzeczy, ale wiecie, jest partia polityczna, która ma kilkanaście lat historii, 14 milionów bierze dotacji rządowej, oprócz diet posłów, ma jakieś tam media, mniejsze lub większe, ma kontakty w Europarlamencie, czyli jest poważna siła polityczna. Ale oni nie zgłosili żadnego rozsądnego postulatu na transparentność wyborów. No bo powiedzieli, żeby urny były przeźroczyste i okamerowane lokale wyborcze. No i to cała, wiecie, moc, a jak to zapytaliśmy, to skoro macie tutaj, wiecie, że były uchybienia, to proszę, zróbcie tutaj listę tych uchybień, gdzie były, jakie i z tej niedzieli. No oni nie mają tego. To jak tak partia może działać, wiecie, że ona nie potrafi do jednego źródła zebrać wszystkich informacji od swoich ludzi z terenu, gdzie były uchybienia w tak ważnej sprawie. Po prostu krzyczą. Wiecie, krzyczę, ja mogę, bo nie mam aparatu partyjnego. Ja nie mam biura, nie mam pieniędzy, nie mam, wiecie, tych sekretarek, faksów, tego wszystkiego. Ja nie mam. Ja mogę krzyczeć, ale oni mają to w ręku, a tego nie wykorzystują. Ja, wiecie, pierwsze, co mi przyszło do głowy, żeby wybory były uczciwe, żeby nie podejrzewać o fałszowanie, to jest prosta rzecz. Urna powinna być plombowana o godzinie 20 i od razu o godzinie 20 zaplombowana, zawieziona do województwa. Niech to mnie liczą dwa miesiące. I tam dziennikarze niech stoją ze szklaną szybą, jacyś tam mężowie zaufania, ktoś i tam, niech to będzie liczone, wiecie, przez ludzi wylosowanych, nieznających się, przeszukanych, czy nie mają długopisów. No i tam siedzą 8 godzin dziennie pod kamerami wtedy i niech skliczą 2 miesiące albo 3. No już. Ale o 20 trzeba zabrać urnę zapieczętowaną do województwa. A nie tam siedzą do 4 rano,
jedzą, piją wódkę, wiecie, tam wódkę piją, papierosy padą. Nieraz byłem w takiej komisji, to tam nad ranem wiesz mało, który na własnych nogach, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, no nie protokół piszą. Ten długopis leci z ręki. No, ale to niuans. Przejdę do pytań. Lewactwo kiedyś mówiło społeczeństwu, że Kościół katolicki nie powinien się wtrącać do polityki i najlepiej, aby klepał paciorki. Czy to nie jest ich obowiązek, aby otwarcie mówić, ten polityk jest za grzechem? No właśnie. Właśnie, moi drodzy. Ja zawsze mówię, że trzeba mówić prawdę, niezależnie od tego, czy nam się to może opłacić politycznie. Otóż wiecie dobrze, że Okrągły Stół był inicjatywą Episkopatu Polski. To Episkopat Polski, czyli biskupi z księdzem prymasem Józefem Glembem na czele, byli inicjatorami tego porozumienia Okrągłego Stołu. Komentować tego nie muszę. Druga rzecz, według mnie haniebna, czyli to pojednanie Kościoła katolickiego z cerkwią moskiewską, takie szumne, uważam, że ten Bóg jest całkowicie niepotrzebny, bo ten Bóg jest polityczny i tu Palikot nie da mordy. Przecież wtedy Palikot powinien, wiecie, zrobić co może, że jak to księża nam z podwinią podpisują porozumienia, Palikot pary nie puści. Pary nie puści. Że Kościół wtrąca do polityki. No ale wiecie, no ile nasi biskupi, no to mają głupich polityków w zanadrzu, to oni się cieszyli z tego, no bo tak to trzeba się kochać pewnie. Ale tamci biskupi, czyli dawni agenci bezpieki komunistycznej, którzy stanowią cerkiew moskiewską, putinową, no to oni wiedzieli, po co się z naszymi biskupami tutaj wyściskali. No nie minęło dużo czasu, a już ci sami biskupi putinowi święcą czołgi, które jadą na Ukrainę. No to tam, wiecie, do polityki Kościół się wtrąca i to tak jak trzeba. A u nas głupio. Nie trzeba było się z cerkwią moskiewską tak ostentacyjnie jednać, bo wiemy, że to nie jest suwerenna organizacja religijna, tylko jednak to jest Kościół państwowy. I to do tego, jak mówię, skonstruowany przez wielu agentów dawnej bezpieki wywiadu wojskowego, putinowego. To było złe. Kwestie relacji między Kościołem a państwem w Polsce budzą wiele emocji, bo wy jednak wiecie, jesteśmy katolikami wychowanymi w pewnej tradycji, nie możemy żyć bez choinki i tak dalej, nie wyobrażamy sobie świąt innych niż takie, no wiecie, z choinką, płatkiem, czy tam potem z jajkiem i palmą. Nie wyobrażamy sobie ślubu niekościelnego. Co dla nas, wiecie, nasz styl życia to jest rzecz bardzo ważna, bo to buduje pewną kulturę człowieka, relacje z innymi ludźmi. No ale wychodzą takie sytuacje, jak między posłem Palikotem, właśnie na Kościołem, na które reagują tak zwani pożyteczni idioci, tak zwanej centroprawicy. Bo gdy była kwestia finansowania Kościoła katolickiego z budżetu państwa, podnoszona niejednokrotnie, no to zaraz tam, kto da więcej Kościołowi, tutaj kto dawał, mówił, że da więcej Kościołowi, to był bardziej prawicowy, a tam ci lewica to mniej, i tak była bitwa o sumy. A ja mówię, to chodzi o zasadę. Czy w ogóle Kościół, który ma za zadanie dbać o pion moralny narodu, łącznie z politykami, powinien być finansowany przez tych polityków? Ja uważam, że nie. To tak jakby, wiecie, ktoś szedł do spowiedzi i od razu na oczach księdza do skarbonki wrzucał bankot, no to mógłby się spodziewać stosownego werdyktu za najcięższy grzech. Tak nie wolno robić, bo każdy mówi tak, zwłaszcza pisowcy. No jak my będziemy rządzić Polską, to będziemy rzeczywiście szli na rękę Kościołowi, nie będziemy szczędzić pieniędzy na te miejsca kultu, na muzea i tak dalej. Będziemy finansować, bo tak trzeba, bo nasza tradycja. To dobrze. Ale ja wtedy zadawałem pytanie, a co zrobicie, jak premierem zostanie Palikot? No on też będzie dawał. Tylko wiecie, nie za darmo. Nie za darmo. Jak taki Palikot byłby premierem, no teraz powiem, dlaczego nie zostanie. Zacząłby dawać pieniądze Kościołowi, bo by dawał, to czego by mógł oczekiwać? To się nie dziwmy, że zaraz za 5-10 lat by się pojawiły kobiety w sutannach, by się pojawili księża geje, wiecie, w jakichś habitach tęczowych, żeby zaraz się okazało, że dadzą ślub i dwóm panom albo dwóm paniom. No ale kto płaci, ten wymaga. I płacąc na Kościół, który musi być naszym stróżem naszych sumień,
możemy tak naprawdę pozbawić możliwości sprawiedliwego sądu największych łajdaków, bo przez te 25 lat wielu polityków zasłużyło na to, żeby być ekskomunikowanym. A tymczasem nie. Ja z przerażeniem stwierdzam, że na święcie tym, na opłatku tym ludowym na lubelskim Mosirze w tym roku znowu ksiądz biskup w pierwszym rzędzie z politykami PSL. Z politykami PSL. Ja pominę, że tam to pan Pawlak podpisał umowę gazową najgorszą w świecie z Rosją, czyli powinien pójść do więzienia, tak jak pani Jotymoszenko na Ukrainie poszła za taką umowę, za wiele łatwiej lepszą do więzienia. To pan Pawlak nie. PSL w ogóle zniszczy polską wieś i polskie rolnictwo. I to jest partia, która w normalnych warunkach powinna zdelegalizowana. Swoją działalność agenturalną działa na szkodę tego narodu. To tam chodzą księża biskupi. A jak dumą są NR-ów w Zakopanem w Lecie, to nie odprawiono nam mszy świętej. Bo ksiądz powiedział, wyszedł 5 za 5 ósma i powiedział, że to była presja społeczna, żeby nie odprawił. No to ja mówię, zaraz. No to Chrystusa też używali, była presja społeczna, tak? Przecież Piłat powiedział, że nic nie zrobi. Tylko presja społeczna. I oni robią to sami. Ja żądam, żeby Kościół w Polsce zaczął rozliczać polityków, którzy są łajdakami i zdrajcami. Którzy łamią wszystkie przykazania i doprowadzają na ludzi zły. A tego się nie robi. Wiem, że są przyzwoici księża, tacy na dole, co nie mają z dogadania i pewnie nie będą biskupami. Którzy mówią dokładnie coś innego i z tego powodu spotykają ich represje. Dlatego musimy, moi drodzy, organizować nie tylko na poziomie społecznym, politycznym, ale też religijnym. Kto jest wierzący, to nie chodzi takiego księdza na mszę i na tacy takiemu, co mu ufa i wie, że on mówi kazania do ludzi, a nie jakiś idiotyzm, który budzi ducha, z którego kazania z mszy świętej wychodzimy lepszymi ludźmi. A nie posiedzimy i tam i zmarzniemy, bo to nie chodzi do kościoła. I takich wybierajmy duchownych. I my miejmy z nimi kontakt na co dzień. Zapraszajmy ich nie tylko na przykład na chwilę na wesele, czy jakieś takie wielkie rzeczy, ale zapraszajmy na święta, na imieniny, miejmy z nimi kontakt. Na zawody sportowe niech przychodzą popiełuszko. Szukajmy takich duchownych, którzy będą z nami jak ksiądz Popiełuszko. Bo co nam potrzebne. A na razie takich tam u góry nie widać. Oni czekają także na impuls od nas, od zwykłych ludzi, czego zachęty i wsparcie, żeby tą swoją posługę mogli pełnić dla dobra naszego narodu. Lecę z następnym pytaniem. Czy to pytanie zostało, że tak powiem, że za nie rozwinięte w pełni? Tak. O co chodziło? Można odpowiedzieć na pytanie. Tak, słucham. Myślę, że te 30 milionów w ostatniej chwili, tak kuchennymi drzwiami prowadzonego budżetu na się nieopatrzności, to tłumaczy zachowanie biskupów też niektórych. Bo tutaj pan mówi o tym PSL-u i naszym biskupie, a co było, że te pieniądze w ostatniej chwili zgodnie z miesiącem głosowania zostały wprowadzone? Prawdopodobnie PO-PSL coś tam oczekuje od kościoła. No proszę pana, oczywiście, że oczekuje. Czego oczekuje? Tego, co ten kościół teraz robi. Tego, co robi, bo ja mówię, ja nie widziałem ani jednego. Ja oczekuję, że rejtana w sutannie jednego, co wreszcie pójdzie do Sejmu albo gdzieś w miejscu publicznym, rozedrze tą sutannę na piersi i powie ludzi. No, tak dalej być nie będzie. Ksiądz Izadowicz, prawda? No tak, tylko wiadomo, co z nim robi. On się może wypyskować w naszej gazecie, tą, którą rozdałem i koniec. No. A już jak zaczął mówić przeciwko banderowcom, to Gazeta Polska zaraz mu zrobiła płukanie żołądka, już by nie wpuszczał. Lecę dalej. Jaką mamy pewność, że wybory nie zostaną sfałszowane? Czy rewolucja nie lepiej dokonać nie przy Unii? Wie pan, lecz kastetem. Żeby nie były wybory sfałszowane, to trzeba przede wszystkim uczestniczyć w nich. Sprawdzać liczenie głosów, siedzieć w tych komisjach. Teraz 300 zł jeszcze się to dostaje, także myślę, że to warto z dwóch powodów. 300 zł w rękę nie pali, a i trzeba dopilnować interesu. I to jest najniższy koszt. To jest legalne, co najważniejsze. Legalne. A to, co jest legalne, no to nie będziemy z tego powodu ponosić żadnych strat w sprzęcie. Kwestia rewolucji. Nieraz się wypowiadam na ten temat. Wiecie, moi drodzy, ja mam 50 lat. 25 lat spędziłem tej działalności narodowej, jeszcze takiej, wiecie, ulicznej kiedyś tam, co tam się wychodziło w pięciu przeciwko lewakom i tam jakieś pyskówki, policja, kamienie, te rzeczy. I muszę powiedzieć, że im bardziej ostre kryterium szykowało się, to tym mniej było chętnych do wzięcia w nim udziału. Uważam, żeby to się udało, taki projekt polityczny, to musiało być 100 tysięcy w Warszawie. No to i bez prowokatorów. To nie wierzę, że polskie społeczeństwo jest tak zdeterminowane,
że gotowe jest dokonać tej rzeczy. A podam zresztą coś takiego, że wiecie dobrze, że w historii świata nie było ani jednej rewolucji, ani jednej rewolucji, która by się udała, a w której by nie wzięło udziału część sił dotychczas rządzących, zwłaszcza mundurowych. Czyli stary system musi chcieć obalić też część jakichś sił niezadowolonych. Nie ma inaczej, czy bolszewicka, czy francuska, no wszędzie gdzieś tam byli jacyś wojskowi albo inni ludzie, którzy mieli broń w ręku i wiedzieli, jak się tym posługiwać. Tacy ludzie, co wychodzą na ulicę, no to nie jestem zwolennikiem, bo nie ma kim robić. Obawiam się tego. Poza tym wiecie dobrze, jako człowiek, któremu grozi w tym miesiącu, będzie miał pierwsze posiedzenie w sprawie karnej, Gazeta Wyborcza mocno ten proces przeciwko mnie aranżuje, no to wiecie, wyjście na ulicę w kokamerowanych miastach, no to wystarczy, że tam walniesz w lepkę, nie na tym miejscu, gdzie trzeba, to masz wyrok zawieszenia. I potem siedzisz w domu i się boisz wyjść z psem na spacer, bo wyrok zawieszenia to gorzej niż tu siedzieć. Dlatego lepiej się nie dawać, wiecie, pompować w takie akcje, że tam wyjdziemy na ulicę. Nie teraz, nie po to i nie tak. Jednak w Polsce jest dużo więzień i sądzę, że dali radę z nami. Raz, dwa, trzy. Musimy doprowadzić system do tego, żeby się zatarł swoimi własnymi siłami. Czy przez aktywność obywatelską, tak jak uczył Roman Mursa. Tendencja, ruch narodowy uczył aktywności obywatelskiej. A nie jak komuniści tam wysadzania, tam wiecie, komisariatów policji. I trzymajmy się klasyków w tej kwestii, bo ja bym wolał was widzieć jako oficerów polskiej armii, oficerów policji państwowej, sędziów, prokuratorów, ministrów, urzędników, posłów, wójtów, szczęśliwych, żywych i zdrowych, pracujących dla dobra ojczyzny. Dlatego ja robię, co mogę, żeby oszczędzić wiecie, prowokacji różnych i wszystkim polskiej krwi, bo jest potrzebna żywa ta krew, a nie wsiąknięta w piasków. Możliwe, że będzie druga tur wyborów, kogo poprze ruch narodowy w drugiej turze. Proszę Państwa, no, widać jaki jest klimat, nie pokazują wszystkich kandydatów. Mimo, że ja byłem zgłoszony jako drugi kandydat i dwa razy były wszystkie media na konferencji prasowej w Warszawie. Wiele tygodni temu, jeszcze w grudniu. To konsekwentnie, nic o nas nie gadają, jak coś tam łypną do dwie sekundy. Podkreślam, byłem drugi zgłoszony. Zgłoszony przy mediach. I nic. Także mogą być cuda wielkie. No i wiecie, zależy kto będzie w drugiej turze. Najlepiej by było, gdybyśmy nie mieli tego dylematu. Ale w każdym momencie uważam, że warto wygrywać swoje racje, nawet gdy się nie ma rzekomo wpływu. Nawet kandydatowi, który jakoś będzie przynajmniej minimalnie reprezentował nasz system wartości, warto podsunąć kontrakt do podpisania publicznie, jakiś taki, który część naszego programu uratuje, na przykład to, że uratujemy złotówkę, czy nie będziemy do strefy euro. Taki kontrakt można podpisać każdemu kandydatowi, który był w drugiej turze, który nam podpisze taki kontrakt publicznie, to możemy zachęcić do głosowania na niego. Albo jakiś inny pomysł, nie wiem, obrona złotówki, zwłaszcza w kontekście tych frankowiczów, bardzo się podoba, bo wtedy społeczne zaufanie do nas by wzrosło, nie tylko ze strony naszych sympatyków. Postulaty Ruchu Narodowego wydają się bardzo sensowne i uczciwe. Dlaczego zatem poparcie dla Ruchu Narodowego od 1 do 2%? No dlatego, że nikt nas nie pokazuje w telewizji. Jak pani Kota pokazywali kiedyś 3 razy dziennie, to miał tam poparcie, nie wiem ile to miał. Mówił, że będzie miał 20%. Jak go przestali pokazywać, to już go nie ma. To widać, jak to działa, prawda? Czyli wystarczy człowieka włączać telewizji, zaczyna nakręcać mu się koniunktura. I zależy, co nie mówi oczywiście, no bo jak zaczyna mówić tam się własnym głosem, no to ma szansę reprezentować się. Ja jeszcze za niego mówię dziennikarza, tylko tam wiecie sobie, tam gębę pokazuje. Jeszcze gorzej, no trochę internet nas ratuje, bo wiadomo, tam można puszczać materiały, ale to też zadanie dla zwykłych naszych zwolenników, żeby takie materiały puszczać znajomym, żeby się z tym zapoznawali po prostu. Bo niektórzy częściej siedzą przed monitorem niż, prawda, niż przed telewizorem. To jest jakaś szansa. No jeśli chodzi o Palikota, to ciekawe, wiecie, to zawsze go uważałem za reprezentanta cichego agenta Putina w Polsce. Cichego agenta, bo ja raz, że jeździł do Putina, dwa, że miał tego sponsora cypryjskiego, wiadomo, na co przez ulokowane środki finansowe i mafii rosyjskiej, tych generałów, tych oligarchów. Także wiemy, że tam pan Palikot jakoś tam mógł z nimi się zadawać i przyjaźnić, zresztą ten postulat rozwiązania armii polskiej, no to wiadomo, to nie służył. Przecież nie Belgom i nie tam, nie Hiszpanom. I zwrócił
uwagę, że upadek Palikota pokrywa się dokładnie w czasie z tym, jak bardzo na opcje proukraińskie przechodzi cały establishment. Przedtem tam on był, ten gadał bzdury, co chciał i było dobrze. A potem cyk. Posłowie dostali rozkaz od niego odejść. Dostali rozkaz. Jest rozkaz nie pokazywać Palikota w telewizji, albo gadać o nim źle. I to mówię, to jest im intensywniejsze kastrowanie Palikota, im bardziej mamy kochać Ukrainę. Czyli wiadomo, że ten człowiek robił na rzecz Moskwy. Teraz z ruskimi się gniewamy. I agentura nie potrzebna. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie za Romanem Dmowskim. Nie muszę komentować. Czy Roman Giertych tworzył ruch narodowy i co teraz robi? Nie, Roman Giertych nie tworzył ruchu narodowego. Teraz głównie bywa w TVN-ie. Już nie jest okrzykiwany naczelnym faszystą kraju, tylko panem mecenasem. Już go tam słuchają i lubią, bo jest dobry. Także widzimy dobrze, że z pan Giertych to był od początku. Ja nigdy nie ufałem temu facetowi. Jeszcze od tego, wiecie, lat 90. nie pasował ten koleś, taki był zawsze nie po naszemu ubrany i taki opowiadał rzeczy też nie za bardzo trafiające mi do serca. Znaczy widać, to było tam reżyserowane to powstanie Ligi Polskich Rodzin. Dużo porządnych ludzi tam poszło. Ale widać, że to miało swój cel i efekty widzimy do dzisiaj. Także się bardzo nas gniewa i tam mówi bardzo złe rzeczy. Czy Kaczyński słusznie dąży do tego, aby pokazać prawdę co do katastrofy samolotu z jego bratem na czele? Oczywiście myślę, że wywołałoby to bunt, lecz ja wiem, jaka jest prawda, ale chcę, aby Polacy i świat to wiedzieli. No proszę pana, czy Kaczyński słusznie dąży? Ja nie wiem, czy dąży, ale słusznie trzeba dążyć do prawdy, bo bądź co bądź, ja nie należę do żadnej, tak powiem, do żadnego z dwóch obozów boksujących się niedawno, bo jedni śpiewali, że Polacy nic się nie stało, tam pijany pilot, tam lubi generał i jeszcze głupszy prezydent, chyba jedna śpiewka oficjalna, a druga była, wierzymy, że to był zamach, wierzymy. Tymczasem ja jako człowiek racjonalny żądam dowodów, a jedyny dowód rzeczowy w tej sprawie spoczywa nadal na terenie Federacji Rosyjskiej, czyli nie mamy żadnych podstaw do poznania prawdy. I dopóki to się nie zmieni, ja będę żądał tej prawdy. I na przykład, jeżeli to by ode mnie zależało, to bym się spotkał z prezydentem Putinem, powiedział, panie prezydencie, my tutaj nie będziemy specjalnie się interesować sprawami Ukrainy, które wybiegają poza naszą strefę interesów, to zdanie musi paść, pod warunkiem, że pan prezydent wykona pod adresem Polski takie posunięcia, które zaspokoją zainteresowanie zwykłych Polaków, czyli obniży pan cenę gazu, to co to Pawlak wynegocjował, do takiego, a takiego poziomu na tyle i tyle lat, to na pewno nie będziemy ciężkiego sprzętu sprzedawać Ukraińcom, ciężkiego sprzętu. A druga rzecz to, jak pan tutaj będzie łaskaw zwrócić wrak, najlepiej już od tego momentu, nie nanosząc na niego żadnych nowych śladów. To dwie rzeczy mi wystarczą, żeby unormalizować nasze stosunki z Moskwą. I uważam, że taka rozmowa powinna się odbyć, jakbym ją odbył. Czy na tym wraku są jeszcze jakiekolwiek ślady mogące coś nam powiedzieć, to nie wiem. Ale muszę państwu powiedzieć, że ja na pewno, gdzie są najważniejsze dowody rzeczowe w tej sprawie. Przypuszczam, że państwo, które ma najwięcej satelitów rozmaitych, czyli Stany Zjednoczone i Pentagon, to oni wiedzą jak było. Ja przypuszczam, że oni wiedzą dobrze, gdzie parkujemy ci samochody, a nie to, jak samolot leciał prezydencki, prawda, jeszcze po terytorium rosyjskim, nie tylko to. Także myślę, że zabrakło ze strony naszych amerykańskich sojuszników także woli wsparcia nas w tej sprawie, ale niezależnie od tej prawdy. Czy Polska będzie kolejnym państwem Putina? Nie. Nie sądzę. Ponieważ Polska zgodnie ze scenariuszem obecnym, który wydaje mi się coraz codziennie coraz bardziej potwierdzany, ma pozostać w strefie wpływów, przynajmniej do Wisły, w strefie wpływów Niemiec po rozpadzie Unii Europejskiej. Czyli Polska jako całość generalnie nie będzie traktowana, myślę, że o tym świadczą inwestycje infrastrukturalne. Tam, gdzie są naprawdę porządne autostrady, drogi i tak dalej, czyli na zachód od Wisły, to widać, że tam ci Niemcy tak inwestowali niejako u siebie, a to na Lubelszczyźnie, czy tam wiecie, a to obwodnica, a to coś, a i tak Lublin nie ma z żadnym miastem wojewódzkim, z żadnym, połączenia dwupasmowej drogi. Z żadnym nigdzie.
Są momenty, że jednym pasem się zasuwa. Nasze lotnisko, to wiadomo, w Lublinie, to muszę mówić, to było tak jak za komuny, malowanie trawy na zielono, nigdzie tam nie można stamtąd za cholerę polecieć. Czyli wiadomo, że Niemcy te pieniądze, które dała Unia, to tak zainwestowali, żeby to im tak się opłacało. A ciekawe było to, że w Parlamencie Europejskim parę lat temu przeforsowano projekt wyasygnowania środków na rewitalizację tzw. Polski Wschodniej, czyli od Wisły w stronę wschodnią. Były spore pieniądze na to przeznaczone, na infrastrukturę, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, w tym projekcie dokonano zmiany i do Polski Wschodniej dopisano województwo świętokrzyskie, które, wiecie, jak byk leży w Polsce Centralnej. I dziwnym trafem grosz środków z tej Polski Wschodniej poszło akurat na świętokrzyskie. Czyli dali nam pieniądze, ale natychmiast je wycofali na drugą stronę Wisły. To nie może być dzieło przypadku. To w zasadzie są wszystkie pytania, jakie otrzymałem na piśmie od Państwa. Prawdę mówiąc, mam jeszcze, no, dla Państwa to mam nieograniczoną ilość czasu, ale zgodnie z drogą organizatora jeszcze mam pół godziny. Także jak są jakieś wątpliwości czy pytania z sali, to bardzo proszę, jeszcze możemy chwilę porozmawiać. No ja pierwszy. Proszę bardzo. Ja mam dygresyjkę przed pytaniem do tego zwrotu wraku przez Putina. Na pewno mi się wydaje, że Putin chętnie by nam ten wrak oddał, tylko że nie może. Natomiast pytanie moje to jest takie. Prawdopodobnie jutro ukaże się w Polsce Niepodległej deklaracja Grzegorza Brauna o przystąpieniu do wyborów prezydenckich, bo ukazała się już w piątek. Jak pan się zapotruje na to, jeżeli wystartuje dwóch patriotów? Dla mnie to jest dobre zjawisko, dlatego że będziecie mieli w tym programie tych bolszewickich mediów troszkę czasu. I myślę sobie, że postaracie się we dwóch, taki wspólny front, tych ludzi poświecić. Kim jest rządzący dla mnie prezydent pseudo-Komorowski, znaczy prawdziwe nazwisko wiadomo. I czy dacie sobie radę, czy jeszcze będziecie próbować dokoputować kogoś trzeciego z takiej radykalnej prawej strony? Proszę Państwa, otóż ja pana Grzegorza znam od ładnych paru lat. Uczestniczyłem w jego spotkaniach tutaj, jedno współorganizowałem w Lublinie. Jestem oczywiście zwolennikiem jego twórczości filmowej. To są bardzo cenne filmy. Tylko teraz tak. Ja powiedziałem, że moim celem jest to, żeby Ruch Narodowy wprowadzić do Sejmu. I to jest kolejna kampania wyborcza w tej sekwencji od wiosny, od Europarlamentu, przez samorząd, teraz prezydenckie, do jesieni. I to jest mój cel. Myślę, że realny cel. Dlatego pojawianie się kandydatów, którzy, że tak powiem, mogą nasze głosy rozpraszać, uważam za wysoce szkodliwe. Bo organizacja pod tytułem Ruch Narodowy istnieje, ona ma okrzepnąć, ona ma wygenerować kandydatów do realnej polityki, takich, których wy znacie, to mają być wasi koledzy, wasi ludzie, nie przywiezieni w teczkach. I jakiekolwiek utrudnianie realizacji tego projektu, czyli pozwolenie zwiększania ilości zwolenników, nierozpraszanie głosów, to by to wejście do Sejmu ułatwiło. A tak nie. Bo gdyby pan Grzegorz Braun dysponował, jak mówię, takim zapleczem organizacyjnym, siłą polityczną ogólnokrajową, która, jak mówię, już ma ludzi do roboty, po prostu zwykłej organizacyjnej, do tego są potrzebni ludzie, żeby robić politykę, nie? No to ja bym, tak powiem, był zainteresowany takim projektem, a tymczasem to jest okazja jedynie do zaprezentowania swojego dobrego nazwiska. Ale co z tego wyniknie na wybory parlamentarne? Jaka korzyść dla nas wszystkich? I o ile ja jestem zwolennikiem, i to mówię w tej kampanii, będę mówił, systemu prezydenckiego, czyli takiego, że w Polsce rządzi prezydent jak w Ameryce. I też mi przyszło do głowy, żeby przy okazji tej kampanii lansować nazwisko kogoś, jako takiego, wiecie, ewentualnego wiceprezydenta. Że już wystawiamy tu kandydata na prezydenta, kandydata na wiceprezydenta i gadamy na dwie głowy, nie? To Grzegorz Braun by się nadawał do tej roli idealnie, bo akurat do tych środowisk, które uzupełniałyby nasz elektorat, by pasował jak kulał. Wybity intelektualista, historyk i tak dalej. To zaplecze intelektualne by nasze znacznie wzrosło. Bo ja się uważam takiego, wiecie, aktywistę społecznego, który jeździ do ludzi i wiecie, i tak z tej furmanki przed wojną bym też gadał z kościołem. To taka była moja rola.
I uważam, że z tej roli się wiązałem dobrze. I dlatego między innymi koledzy mnie obdarzyli takim zaufaniem. Tylko podkreślam, ja nie byłem na tych obradach, gdy moje nazwisko zostało wytypowane do startu. Ja tam nie był wcale. Się dowiedziałem przez telefon. Także mogli za i przeciw rozważać, jak chcieli. Nikt tam się nie musiał krępować. Podjęli decyzję, że jest taka, tak. Wiadomo, jedni koledzy są za młodzi, innych tam ludzi nie wzięli pod uwagę z innych powodów. Że na mnie popadło, bo ja wykonuję rozkazy. Dla dobra nie tylko organizacji, ale na nadzieję dla dobra zwykłych Polaków. Bo wiecie, gdzie tu moje dobro będzie? To, że po prostu będę mógł się spokojnie kiedyś spojrzeć w twarz, powiedzieć, że zrobiłem co mogę. I to jest moje dobro. Dlatego uważam, że wie pan. Nie wiem, czy pan Grzegorz zadeklaruje w tym oświadczeniu, nie wiem tego. W każdym razie martwi mnie to jako człowieka, który jakiś tam spory czas, własne pieniądze i zaangażowanie wniósł do budowy nowej inicjatywy politycznej, która nie została wyreżyserowana przez okrągłą. I to jest teraz, widzę, podkopywany projekt polityczny. I tyle. Czy to ale według powiedzcie, mieli chyba lepiej okazję ludziom odczuć. Ja bym chciał, więcej czasu antenowego. Gdyby się okazało, że ten pomysł, jak mówię, lansowania systemu prezydenckiego i wystawienia już, wie pan, prezydenta dziś i wiceprezydenta, takiego, wie pan, na niby, ale gadamy na dwie głowy, jeździmy każdy w innej części Polski, no to wiadomo, że nasz wynik byłby lepszy. Tylko tutaj, wie pan, nikt nie rozmawiał z panem Grzegorzem Braunem, że ma zamiar kandydować. A nam powinien to pierwszy powiedzieć z prostej przyczyny. No bo siedzi za oceanem. No wie pan, no siedzi, no ale to ta, co siedzi za oceanem, wstał rano i mówi, ja zostanę prezydentem, tam ta idea musiała kiełkować, to jest rozsądny człowiek, wie pan. No i myślę, że gdybyśmy pogadali, no byłem na Marszu Niepodległości, my mu organizujemy spotkanie. Przecież ja optowałem, żeby startował do Europarlamentu od nas. Ja mówiłem, że rozmawiacie z panem Grzegorzem, niech wystartuje do Europarlamentu. Nie wiem, jakoś wtedy nie był zainteresowany, czy co, nie wiem tego. Czyli my tu nie mamy co boksować. Jakieś pytania jeszcze? To ja mam. Jak w tej chwili wygląda budowa struktur RNR-u? I wiadomo, że niepokój jest, bo ruskie cały czas prowokują. No teraz jeszcze muzułmanie doszło do tego, czy one jakieś też przedsięwzięcia takie są obronne? No my cały czas reagujemy na różne akcje takie lokalne, no wiadomo, że mimo że Ruch Narodowy prowadzi tę działalność już teraz trochę inną, to cały czas działają całkowicie niezależne organizacje tworzące Ruch Narodowy, czyli Młodzież Wszechpolska i ONR i Partia Unia Polityki Realnej będąca w Ruchu Narodowym, i inicjatywy lokalne takie patriotyczne, to każdy robi swoje, w zależności od tego, co tam się u nich dzieje, czy w internecie, czy chociażby w Polsce Niepodległej, relacje z takich akcji są cały czas. Także idea powołania partii politycznej to jest dodatek do już istniejących form działalności. Bo Ruch Społeczny zostaje, ONR zostaje, Młodzież Wszechpolska zostaje, UPS zostaje, lokalne inicjatywy zostają. Każdy robi tej pory co robił, tylko potrzebujemy do całego tego przedsięwzięcia niejako tej jeszcze armii zawodowej, prawda, do tego pospolitego ruszenia. I Ruch Narodowy, partia polityczna, to jest ta armia zawodowa, która już będzie wiadomo, kto co odpowiada, już nie robimy tego na zasadzie, no koledzy, może byście zechcieli. Będziemy po prostu realizować pewne cele, tak jak należy, na zasadzie, że wiadomo, co do kogo należy i za co odpowiada. Już nie zechciałby pan, tylko macie zrobić to i to, bo już wchodzimy na głębszą wodę i potrzebujemy kadrowej organizacji, która będzie sprawna. Pan, proszę bardzo. Jak się widzicie, jest pan ze strony Zbigniewa Stonogi? Jeszcze raz. Do Zbigniewa Stonogi, jaki jest pana stosunek? Czy pan nie myśli o jego zachowaniu? Wie pan, no nie jestem entuzjastą. Dlatego, że jak ja bym mówił te rzeczy, co pan Stonoga, to bym już miał, wie pan, nie jeden proces na głowie, tylko trochę więcej. Po drugie, uważam, że cele polityczne powinny być realizowane przez organizacje wyrastające, wie pan, ze społeczeństwa, a nie przez jakieś takie samozwańcze gwiazdy, które, wie pan, mogą zmienić swój kaprys. Ja, wie pan, choćby się na mnie pasy da, to ja zawsze będę tę opcję reprezentował, bo to ja mam takich ludzi, moja żona, moi znajomi, moi koledzy, to są tacy, taki mamy system wartości. I ja od jutra panu nie będę mówił, pani, że wczoraj się kreował, na, wie pan, na arystokratę konserwatywno-liberalnego, a dzisiaj chcę być pedalskim komunistą. Ja tak nie zginę z góry. I dlatego uważam, że politycy powinni być przywiązani do, wie pan, do organizacji społecznych, które wynikają z woli społecznej. Wtedy wiemy, co to za ludzie, co będą realizować. A poza tym, wie pan,
Pan Stroga raz był na Marszu Niepodległości, raz przez chwilę i już się obraził, że go nie wystawiamy na prezydenta. Jak ja miał takie kryterium, że gdzie mnie zapraszają jacyś politycy, to powinni wystawić na prezydenta, to już mnie powinna część z pięciu różnych partii wystawić na prezydenta, bo różnych byłem w różnym celu, na przykład na kongresie jako gość, albo tam na jakichś takich innych, wie pan, czy na rozmowach jakichkolwiek. A tymczasem nigdy mi głowy nie przyszło, że na podstawie tak krótkiego epizodu czuć się tak zachęconym do zajęcia tak wielkiej, wysokiej pozycji. Także nigdy nie będę entuzjastą takich kandydatur, takich jak ja to mówię, teatrów jednego aktora. Jeszcze przepraszam, bo pan od dawna się zgłasza na końcu. Teraz wrócimy, dobrze? Proszę bardzo. Nie zależy mi na tym, żeby koniecznie teraz nie zabrać. Do czego zmierzamy? Jako że dużo pan określenia szlachta. Nazywając tym określeniem, które związane jest tylko i wyłącznie z królestwem, jako królów na szlachectwo, potomkowie mogli dziedziczyć, ale był zawsze upominany przez rodzinę, że szlachectwo zobowiązuje. Tak, żeby nie było synonimu, bo jest jednoznaczne. A przyrównanie do dużego komuny na przykład, rządzi Polską, jest obrażające i obraźliwe dla szlachectwa. No to nie wstanie jakiś szlachcic, którego obraziłem teraz. Ale ja w tej chwili, nie wie, czy pan nie rozumie, ja wolałbym, czy chciałbym, jako Polak, aby unikał pan tego, bo nie można przypisywać tego przywileju tym, którzy go nie posiadają. Rozumie pan? Bo może być szlachetności serca, szlachetności duszy, szlachetność człowieku. Ale szlachectwo to jest całkiem inna kwestia, bo ona się wiąże z historią również. Także to byłoby naprawdę niezmiernie ostrożny, bo to tak. Mówi pan cały czas językiem trzeźwym, jednoznaczny, dla mnie zrozumiały. Nawet nie podejmował próby dyskusji, dlatego że pan nie więcej. I w swoich ocenach nie pomylił się pan ani razu. Co do istoty, stało się rzeczy. Jednoznaczny, odważny. Nie kwestionuję tego. Natomiast tej delikatnej. Znaczy delikatny, nie delikatny, istotnej kwestii byłbym ostrożny. Czyli proszę mi wierzyć, w 70 roku, nie pan co było w 70 roku, tylko na którym mieście, to my byliśmy przez nich lat. I ten, który wyzionął ducha, o którym pan mówił przed dwoma tygodniami, prawda, nie wsiądł gdzieś tam, czy nie wsiądł, jest bohater. On był głównym dowodzącym tego, co się działo. I żadnej kary za to nie powiem, ponieważ Artur stał się wioskiem wówczas. I to wcale nie są żadne, to jest prawda historyczna. W związku z czym dyskusja w ogóle o tym, niby jakim prawem, ja nie podejmuję tego. Przyjmuję pańską uwagę, oczywiście z pokorą, ale wie pan, ja należę akurat do tego nurtu, który jest ściśle związany z myślą narodową i tą tradycyjną ustawę, przepraszam. Ale to jest miało zaś przecież, to proszę nie rozwijać. Nie, nie, jedno zdanie, dlaczego tak mówię? Otóż jestem zwolennikiem tezy, że szlachectwo daje uczynki, a nie wysokie urodzenie. I pan się zgodzi, że w czasach, gdy otrzymywało się tytuły szlachetckie za męstwo, znaczy, prawda, to najpierw trzeba było się wykazać, wie pan, tym, co dzisiaj mówimy, aktywnością obywatelską. Prawda? Za to potem dostawało się to szlachectwo, prawda? Trzymać na ranu, prawda? Dlatego ja odwołuję się w taki może symboliczny sposób do zebranych zazwyczaj, bo ja chcę ich zachęcić do tego, żeby, wie pan, to całkiem inaczej brzmi, jak ktoś powie, bądźcie aktywnymi obywatelami. Wiemy, że Polska zasługuje na to, żeby mieć znowu szlachtę własną, zachęcając ludzi do czynu. Do tego, wie pan, że jednak to było pokolenie, które znowu rzuci swój życia los na stos, bo tego potrzeba Polsce. I ja nie szczędzę im słów, młodym ludziom, wie pan, młodszym o połowę ode mnie, bo ja będąc, tak wie pan, w tym ruchu narodowym od kiedy jestem, wie pan, ja mam 50 lat. Ja przeżyłem okresy, kiedy nie było nikogo, kto by to chciał robić. Albo to byli starsi panowie skłóceni, którzy produkowali tylko, wie pan, aktualne listy Żydów, wie pan. Ale byli. Byli. A teraz, wie pan, mamy do czynienia z fenomenem, że młodzi ludzie, co tu się będziemy oszukiwali? My nie jesteśmy przecież szlachtą czy arystokracją z urodzenia, tylko my jesteśmy prostymi ludźmi. Moi dziadkowie pochodzą z podlubelskich wsi. Wie pan, także my jesteśmy tym, do czego odwoływał się Roman Dmowski na początku, że mówił, że
największym kapitałem Polski przyszłej to będą dzisiejsi analfabeci. Czyli młodzi ludzie z biednych rodzin, którzy są pracowici, mają ambicje, to oni stworzą nową Polskę i mają rację. Mówi pan, z ludźmi wysoko urodzonymi różnie bywa, ci też dobre nazwiska to robią przy tych kulczykach, prawda? Oni wiedzą, gdzie się usadowić, wiedzą, gdzie te banany leżą. Dlatego wie pan, ja myślę, że ja tak mam, że wolę się odwoływać najlepszych emocji szlachetnych ludzi, nie szczędząc im słów zachęty, bo chcę, żeby byli też zobowiązani do tego. Bo kim była szlachta 700 lat temu, czy wiedzy Polska? 300. No, no powiedzmy, no dawno. Dawno. Dawno, czy w każdym razie nie pamiętam. Nie wiemy, jacy byli. Ale uważam, że Polska potrzebuje nowego przywództwa szerokiego, własnego, rdzennego. I ja naprawdę będę podsycał ten ogień wielkimi słowami, bo uważam, że to daje owoce. Biorę to na siebie, no i już.